Janusz P. został oskarżony o oszustwo podatkowe, którego to miał się dopuścić sprzedając akcje wartego miliony przedsiębiorstwa. Do warszawskiej prokuratury właśnie wpłynął pozew. Polityk nie przyznaje się do winy. Janusz P. popełnił oszustwo podatkowe? Wygląda na to, że tak, a przynajmniej tak twierdzą śledczy, którzy postanowili w tej sprawie wysłać do prokuratury akt oskarżenia. Polityk według nich jest winny Skarbowi Państwa 1 000 000 zł. Janusz P. oskarżony o oszustwo podatkowe? Skarb Państwa stracił przez niego 1 000 000 zł. W 2001 roku spółka Janusza P. wykupiła jedną z dużych firm za kwotę 16 milionów złotych. Następnie akcje firmy zostały przez spółkę sprzedane po 50 zł każda. Choć z pozoru wszystko wydawało się zgodne z prawem, w całym procederze śledczy doszukali się jednak rażących nieprawidłowości. Janusz P. ze sprzedaży akcji wzbogacił się aż o 5,5 miliona złotych. Państwu zaś należało się z całej kwoty 1 000 000 zł podatku dochodowego, którego Janusz P. według prokuratury nigdy nie odprowadził. Z tego powodu postanowiono postawić polityka przed sądem. Jak podaje RMF FM, do warszawskiej prokuratury wpłynęło już oskarżenie, które rozpocznie serię rozpraw. W tym momencie Janusz P. nie przyznaje się do winy. Oszustwo podatkowe jest jednak bardzo poważnym przewinieniem. Polityk będzie więc musiał przedstawić wiarygodne dowody, aby sąd uwierzył w jego niewinność.